Portfel seniora. Dzień dobry Państwu, Anna Grabowska. Zapraszam na kolejną audycję Portfel Seniora. W naszej dzisiejszej audycji dedykowanej właśnie osobom starszym postaramy się przybliżyć Państwu kartę seniora. Jest to taki dokument bardzo przydatny, kawałek plastiku, ale naprawdę ważny, mogący przynieść konkretne korzyści. Szkoda, żeby seniorzy o nim nie wiedzieli, a niestety często tak jest, więc postaramy się tutaj tę wiedzę uzupełnić. Generalnie wśród tych, którzy o karcie seniora słyszeli, jest duże zainteresowanie tym tematem. No i słusznie, bo można odnieść z tego spore korzyści, z tego, że się ją posiada, że się jej używa. Są to korzyści dotyczące kultury, turystyki, ale także zwykłych, chociażby codziennych zakupów. Za chwilę więcej szczegółów. Jednak ja dodam od razu na początek, że z tym jest też trochę problemu z kartą seniora, dlatego że karty wydają na przykład gminy lub współpracujące z nimi organizacje, ale to też są karty ponadgminne, są karty ogólnokrajowe, czy wręcz międzynarodowe. No i wydaje się, że warto wiedzieć, jak się wśród tych kart poruszać, jak z nich korzystać, czyli w praktyce, jak zaoszczędzić trochę z tego seniorskiego portfela. Mogłabym pewnie sporo o tym też powiedzieć, bo i wielokrotnie jeżdżąc gdzieś z seniorami w różne miejsca kraju, próbowałam, czy też próbowaliśmy z karty korzystać, dokonując takich zakupów trochę kontrolowanych, a trochę sprawdzając, jak to wygląda. Mam więc sporo takich ciekawych przykładów. Może zresztą dziś nawet o niektórych z nich powiem, ale najlepiej chyba będzie, jak porozmawiam o tym z osobą, która jest świetnie w tym temacie zorientowana i reprezentuje organizację, która we współpracy z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej organizuje wydawanie takich kart. Jest ze mną pan Łukasz Salwarowski, prezes Stowarzyszenia MANKO i Głos Seniora. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. No właśnie, no to wyjaśnijmy na początek dokładnie. Kto może dostać kartę seniora? Gdzie się po nią zgłosić? Na czym ona polega? Tak generalnie o zasadach korzystania z karty. Tak. 11 lat temu Stowarzyszenie MANKO, które działa 25 lat, ale od 15 lat na rzecz seniorów, stworzyło Głos Seniora, a zaraz potem ideę ogólnopolskiej karty seniora. Każdy, kto ma plus 60, może, czyli jest seniorem według definicji, może kartę wyrobić. I w tym momencie naszą kartę, ogólnopolską kartę seniora wydawaną przez nas pod patronatem wielu instytucji posiada już 630 tysięcy seniorów, więc jest to największa karta lojalnościowa 60+, a 4 tysiące firm w Polsce honoruje tą kartę, czyli będąc partnerem programu udziela zniżek, stając się równocześnie w naszym programie firmą przyjazną seniorom. 4 tysiące firm są to uzdrowiska, sanatoria, kina, baseny, biura podróży, agroturystyka, ale fizjoterapia, fryzjer, przychodnia, w zasadzie każda... I zwykły sklep też. I zwykły sklep też. Każdy firmy, każdy punkt detaliczny może przyłączyć się do naszego programu Ogólnopolska Karta Seniora. Poza naszą kartą, która, jak powiedziałem wcześniej, jest ogólnopolska, wytworzyliśmy program, który się nazywa Gmina Przyjazna Seniorom. Mamy już 275, które należą do programu Gmina Przyjazna Seniorom i my w te samorządy, które są rozsiane po całej Polsce, najwięcej oczywiście w Małopolsce, bo mamy centralę w Krakowie, drugie miejsce Mazowsze, w którym jesteśmy, trzecie to Śląsk. W zasadzie nie ma województwa, gdzie nie byłoby gminy przyjaznej seniorom. I ta gmina wydaje z nami lokalną, czyli gminną edycję ogólnopolskiej karty seniora, czyli na przykład przemyską edycję ogólnopolskiej karty seniora, czy rzeszowską, czy kielecką, czy radomską i tak dalej, i tak dalej. Jakbym miała powiedzieć, to najkrócej powiedziała, żeby też każdy senior wiedział, zrozumiał, czy też ten, który za chwilę będzie seniorem, czekał, tak bym powiedziała, na kartę, że no to jest po prostu rabat, tak? Mniej się troszkę zapłaci w tych miejscach, w tych punktach, które kartę honorują. Tak. Zaraz będziemy w szczegółach jeszcze o tym mówić, ale teraz powiedział pan tutaj o tych gminach, z którymi razem karta jest wydawana, ale jakiś swój udział, wyjaśnijmy może jaki i czy tak rzeczywiście jest, ma Ministerstwo Rodziny. Jaki jest ten udział Ministerstwa Rodziny w karcie? Na czym on polega? Dlaczego ja o to dopytuję? Dlatego, że to nie jest tak, że bez wiedzy, bez, że tak powiem, zgody i tak dalej, tego resortu te karty są wydawane, wręcz odwrotnie. One się trochę, ministerstwo szczyci, że też ma w
tym jakiś swój właśnie udział. No i tak się wydaje, że jak jest ministerstwo, to taka trochę jest bardziej oficjalna ta karta. Czy rzeczywiście tak jest? Tak, no nie ma programu rządowego, który wychodziłby naprzeciw oszczędnościom ekonomicznym w tym stylu realizowanym. Dlatego wiele samorządów, wiele instytucji, w tym ministerstwo, wspierają nas w promocji, w edukacji na ten temat seniorów. Co bardzo ważne, to nie jest tylko karta zniżkowa, bo owszem, firma dostaje certyfikat, naklejkę i my ją promujemy. Halo, halo, seniorze, jak tu przyjdziesz, to otrzymasz zniżkę od 5 aż do 30% nawet. Te, co bardzo ważne, na stronie www.grossseniora.pl jest informacja, jak skorzystać z karty. Jest cała lista firm, które kartę honorują. I co bardzo ważne, przybywa seniorów, które wyrabiają kartę, ale co najważniejsze, przybywa też firm przyjaznych seniorom. Dlatego poza tym, że jest to karta zniżkowa, która daje oszczędności w portfelu, jest to także karta edukacyjno-aktywizacyjna. Edukujemy przedsiębiorców, że senior to jest przyszłość, przyszłość narodu, jak na naszych senioralach międzynarodowych transparent seniorki niosły, seniorzy przyszłością narodu, to tak jest również w ekonomii. Mamy to policzone. Ja sam zresztą jestem ekonomistą, przedsiębiorcą społecznym. W tym momencie pamiętajmy, 30% konsumentów to seniorzy. Idziemy w kierunku 40%. W związku z tym w zasadzie za 10 lat połowa konsumentów to będą seniorzy. Dzisiaj mówimy często, że to jest około 10 milionów osób, przynajmniej jak patrzymy z punktu widzenia ZUS-u, ale słyszymy też ze środowisk, które się seniorami, tak powiem, zajmują i interesują, badają też od strony medycznej, że w 2030 roku będzie kolejne 10 milionów. No to jest naprawdę przyrost znaczący i ci przedsiębiorcy, którzy dzisiaj być może w jeszcze niesatysfakcjonującej nas liczbie się angażują w tego typu ulgi, zniżki i tak dalej, czyli krótko mówiąc są otwarci na właśnie seniorów, chyba powinni się o tym dowiedzieć, powinni o tym usłyszeć. Także nasze audycje kierowane do seniorów, ja myślę, że może też do przedsiębiorców w tym momencie ją kierujemy, że to dla nich jest po prostu no zysk, to jest dla nich biznes, bo jeśli będzie coraz więcej klientów, to coraz więcej seniorów, znak równości stawiamy. Oczywiście, no i tu jest duży problem, bo wielu przedsiębiorców cały czas nie jest świadomych, że senior jest atrakcyjnym, przyszłościowym konsumentem. Wielu przedsiębiorców cały czas mówi, nas seniorzy nie interesują, seniorzy nie mają pieniędzy, seniorzy siedzą na działce i z wnukami albo w szpitalu, albo w ZOL-u. To są wszystko stereotypy. Według badań grupa 50+ ma kilkanaście procent większe moce zakupowe niż grupa 20-50. Wynika to z prostych przyczyn. Nie mamy już dzieci, nie mamy już kredytów, mamy więcej pieniędzy. Poza tym coraz więcej już wchodzi seniorów, które zatroszczyło się o coś więcej niż emerytura. W związku z tym nie jest tak, jak wszystkim się zdaje, że senior nie ma pieniędzy i nie jest atrakcyjnym konsumentem i warto o niego zawalczyć, bo według badań, czy firmy z branży turystycznej, gastronomicznej, uzdrowiskowej, zdrowotnej, spa, piękna, przetrwają czy nie, decydować będzie senior. Dlatego warto o niego zawalczyć, wyjść do niego z ofertą i wygrać i mieć tą przewagę konkurencyjną. Ogólnopolska karta seniora jest przewagą konkurencyjną, no bo senior, jeżeli ma do wyboru, jest w gminie, na przykład Bochnia, naszej gminie partnerskiej, czy w Rzeszowie, czy w Mławie i ma do wyboru trzy fryzjerki. Jakość podobna, no i jedna honoruje kartę, a pozostałe dwie nie. Więc u jednej uzyska zniżkę 10%. Przetrwałej, na pewno do niej pójdzie. Przy trwałej, załóżmy, że to jest 100 zł. Nie znam danych, bo nie robię. No to jest oszczędność no prawie 100-150 zł w skali roku. Tylko za fryzjerkę. Tak. Podobnie firmy optyczne wchodzą. Duża firma ogólnopolska weszła do 300 zł na okularach. Za wyjazd do uzdrowiska na wschodzie Polski, komercyjnie 3 tygodnie, 300 zł za jeden wyjazd. W związku z tym no po prostu to się opłaca. Nie, no to się po prostu opłaca i tak właśnie należałoby biznesowo do tego tematu podchodzić. I tak jak wspomniał pan o branżach związanych z urodą i tak dalej, to ja myślę, że i te branże też mają tutaj swoją przyszłość, bo też zmienia się senior. Ten senior to już nie jest te kapcie, te druty i jakby w ogóle tak. Zero zadbania o siebie. To wszystko wygląda inaczej, tylko trzeba o tym zacząć też inaczej myśleć, także właśnie od strony biznesowej.
Narodowej. Jaki rabat jest, to pan powiedział, tak 30% to jest najwyższy rabat? Jak ktoś by chciał, nie wiem, udzielić wyższego, to może? Czy to po prostu się oczywiście może. Staramy się, żeby to nie było mniej niż 10%. Okay. Czasami zdarzamy się w branży gastronomicznej, żeby to było minimum 5%, ale jeśli chodzi o maksymalne, no dochodzi nawet do 35%. No wiadomo, że czym większy rabat, tym większa popularność takiej firmy. No wiadomo, tak, to jest jasne. No dobrze, ale bardzo jest ciekawy taki pomysł, który mi się wydaje przy okazji Karty Seniora, jeżeli chodzi o zdobywanie tych nowych uczniów, bo przecież trzeba te osoby zdobywać, tak, te podmioty, te firmy, one muszą chcieć wejść do programu, to żeby ich zdobywać, to wydaje mi się bardzo ciekawy jest tutaj taki pomysł, żeby aktywizować samych seniorów, no żeby właśnie to oni sami, bo, tak, wyszukiwali. O tym nie powiedziałem. Właśnie poza tym, że jest to karta, ta ogólnopolska karta seniora, jest to oszczędność portfelu, jest to edukacja przedsiębiorców co do mocy srebrnej gospodarki, jest to edukacja samorządowców, że senior to jest ktoś, o kogo warto mimo aktywność przedłużyć i tak sprawić, że on będzie szczęśliwy i sprawny i nie będzie musiał spędzić jesieni życia, powiedzmy, w DPS-ie czy w ZOL-u, które są, wiadomo, bardzo kosztowne. To jest to też forma aktywizacji społecznej seniora, ponieważ proszę sobie wyobrazić, że spośród 4000 firm, które obecnie honoruje kartę, udzielając zniżek, ponad połowa została załatwiona przez samych seniorów, którzy czują się współwłaścicielami karty. I to on oni bardzo często w gminach partnerskich, Rada Seniorów, czy Uniwersytet Trzeciego Wieku, czy Klub Seniora bierze na siebie ciężar odpowiedzialności za przekonywanie lokalnych przedsiębiorców. I a to chodzą... nie jest tak, że seniorzy się, no nie wiem, nie chcę powiedzieć, może użyć słowa wstydzą, ale uważają, że to jakoś niegodne, że oni nie będą chodzić po prośbie, bo przecież takie gdzieś myślenie zapewne też z tyłu głowy u niektórych jest. Tak, no oczywiście, seniorzy są różni, jesteśmy różni, którzy są bardziej śmiali, niektórzy nie, bardziej otwarci, bardziej roszczeniowi, niektórzy są po prostu daj mi głos seniora, daj mi karty, to ma działać, a jak no tak, nie, to jestem bardzo na ciebie zły. Ale są tacy, którzy mówią, ja chcę współtworzyć seniorali. Kto jest bardziej aktywny? Kobiety, mężczyźni, młodsze, starsze osoby? Jak to wygląda? Kobiety tylko z tego względu, że mamy feminizację, że jest starości, jest po prostu ich więcej. Natomiast chyba generalnie są aktywniejsze. Nawet jakbym porównywał, to chyba im się bardziej po prostu chce żyć i być aktywnym. I tak niektóre się wstydzą, ale my walczymy z przekonaniem, że uzyskanie wsparcia dla karty, znaczy w ogóle walczymy ze słowem wsparcie. To nie jest żadne wsparcie, to jest biznes. No nie, to jest biznes, tak. My bardzo często nagrywamy rozmowy dla seniorek i wygląda tak. Droga pani, ja tu jestem u pani, u fryzjera. Czy pani chciałaby mieć więcej klientów? No chciałabym. No to wie pani co, bo coraz więcej jest seniorów. Mają kartę, to przecież mogłaby pani zachęcić i wygrać konkurencję z panią Czesią z naprzeciwka. No rzeczywiście, w związku z tym jeżeli jesteśmy świadomi, że to, co oferujemy, to nie jest tak zwany żebrizing, że to nie jest działalność charytatywna, tylko my im proponujemy wartościowy, atrakcyjny produkt, który da im przewagę konkurencyjną, to już jest negocjacja, a nie proszenie się. Elegancko, a jeszcze powiedziane. A jeszcze chciałabym zapytać, czy jest tak, bo tak by się może wydawało na tak zwany pierwszy rzut oka, że w dużych na przykład miastach jest łatwiej załatwić takie firmy, łatwiej je znaleźć, jest ich po prostu więcej i większe są szanse na to. Ale czy ja może się mylę, bo z drugiej strony łatwo chyba też sobie wyobrazić, że w mniejszych ośrodkach z kolei ci ludzie się bardziej znają i może są bardziej przekonani też, że może mają mniej klientów, więc biznesowo może powiedzą, że im się to nie opłaci. No jak to wygląda? Duże miasta, małe, jak to jest? No niestety, w większych miastach rzeczywiście jest łatwiej, bo jest więcej firm i co bardzo ważne, jest więcej firm detalicznych, bo owszem, na wsiach też mamy gminy wiejskie przyjazne seniorom, więcej jest firm producentów. Jak coś produkujesz i dostarczasz do skupu, nie wiem, warzywa czy owoce, tak, czy bydło, czy kury, czy kaczki, to wiadomo, że ty to dostarczasz, jesteś do pośrednika, czyli nie masz sklepu, więc nie masz kontaktu z klientem. A jak nie masz kontaktu z klientem, to nie masz kontaktu z kartą. Dlatego większe miasta są łatwiej, żeby po pierwsze więcej detalu i więcej firm. Czy seniorzy są bardziej aktywni? Myślę, że są podobnie aktywni jak na wsi, więc tu chyba
chyba bardziej o to po prostu chodzi. O to no jak to wygląda biznes, tak. Jakby ile jest też potencjalnych klientów, jaki jest potencjalny zysk. No dobrze, to teraz chciałam jeszcze zapytać o jedną rzecz. No mówimy tak, że seniorzy tutaj są aktywni, mówimy, że stowarzyszenie, mówimy, że w jakiś sposób tutaj samorządy, ale ja tak się zastanawiam, czy nie jest tak, że może brakuje w jeszcze jednym rodzaju administracji, w tym mam na myśli terenową administrację rządową, na przykład w województwach takich osób, które by właśnie takich partnerów wyszukiwały. Ja nieustannie nawiązuję tutaj do takiej osoby jak pełnomocnik do spraw polityki senioralnej przy wojewodach. To zostało powołane jeszcze za rządów PiS-u, takie instytucje. No i wydaje mi się, że samo powołanie kolejnego stanowiska za określone wynagrodzenie jest bez sensu. Taka osoba powinna robić różne rzeczy realne na rzecz seniorów, słuchając się w ich głosy i tak dalej. I wydaje mi się, że na przykład spotykanie się potrzeb seniorów z firmami, z biznesem i tak dalej jest właśnie takim zadaniem dla takiego pełnomocnika. Czy na przykład współpraca w ogóle z takimi pełnomocnikami jest, nie ma, powinna być? Jak pan to ocenia? Współpraca z wieloma organizacjami seniorskimi, czy samorządami, czy nawet związkami organizacji, czy samorządów jest. Natomiast cierpimy w Polsce, generalnie mówiąc o Pełnomocnik, przepraszam, będę się tego czepiać. Jest specjalna osoba, tak, przy wojewodzie do tego powołana. I jak tak sobie wyobrazić tę funkcję, no to wydaje mi się, że do takiego czegoś, jak szukanie partnerów do karty, to jest idealne. Oczywiście mogłabym wiele innych tutaj wymienić, ale no na przykład takie. Czy to sobie się... Zdarzało się, że pełnomocnicy wojewodów w tamtym rządzie włączali się w działania popularyzujące kartę, gminę przyjazną seniorom, senioralia itd., itd. Ale to zależało od, niestety, od osoby. To nie było tak, ja bym tak chciał, no, że spotykają się wszyscy pełnomocnicy, mówią, słuchajcie, ministerstwo dało patronat, działamy. To niestety tak nie wygląda, bo wszystko zależy od człowieka, od jego opinii, czasami jego widzi mi się, czy on się w to włączy, czy też nie. A co gorsza, cierpimy w Polsce na manię konkurowania. Czyli wszyscy z wszystkimi chcą konkurować. Organizacja z organizacją, ministerstwo z ministerstwem, organizacja z ministerstwem. No, dlatego nie ma tutaj, nie wyczuwam tutaj takiego pełnego wsparcia, takiej pełnej solidarności. Słuchaj, Łukasz, Manko, robisz coś fajnego, my ci pomożemy. Tylko zawsze jest takie polskie myślenie, a dlaczego ja on? Ja nawet z drugiej strony bym wyszła, że jako ten pełnomocnik, że on powinien wyjść do wszystkich tych podmiotów, bo powiedziałam, że jest trochę bałaganu, zaraz do tego przejdziemy, ale taki podmiot, wyjść do tych rozmaitych podmiotów i powiedzieć, okej, to zrobimy to teraz w naszym województwie razem. Ujednolicimy to i właśnie teraz do słowa ujednolicenie chcę dojść, no ale skoro nie ma, to dopiero to wyzwanie przed nami. Dlaczego o tym mówię, o tym słowie ujednolicenie? Dlatego, że ja powiedziałam, że są karty ogólnopolskie, powiedział pan tam gminne, regionalne, bo są też i takie. Właśnie wojewódzkie też jakby, prawda? Są wręcz karty międzynarodowe. O tym za chwilę, osobno. Natomiast są takie te w kraju różne. No i jakie są między nimi różnice, warto byłoby chyba powiedzieć? I czy nie przydałoby się to ujednolicenie, żeby była jedna taka karta? Nie wiem, co pan na to, czy to dobry pomysł, czy to w ogóle jest możliwe? Pewnie pod auspicjami ministerstwa wtedy, nie wiem. Znaczy to jest tak, no ubolewamy nad tym, że jak powiedziałem wcześniej, chęć konkurowania i pokazania się, że to ja zrobiłem, że to myśmy zrobili, jest mocniejsza niż interes seniora. Dlaczego tak twierdzę? No bo wiadomym jest, że korzystniej dla miasta przystąpić jest i wydać miejską edycję ogólnopolskiej karty, bo senior w tym mieście otrzymuje wówczas z rąk prezydenta i naszych, czy burmistrza, czy wójta, kartę, która działa w danej miejscowości i w całej Polsce. I od razu na starcie ta karta, którą daje burmistrz czy prezydent, od razu ma 4000 punktów, które załatwiamy przez 10 lat i to jest ciężka praca nas, seniorów i samorządów. Niestety wiele miast, Bydgoszcz, Wrocław, Poznań, Łódź, Gdańsk, wiedząc o tym, że jest nieogólnopolska karta i wiedząc, że może przystąpić do tej współpracy i mieć na starcie lokalno-ogólnopolską, powiedziało nie, my chcemy naszą własną, my chcemy bydgoską czy tam łódzką kartę i wszystkie proszenia, apele seniorów nic nie dawały. Na siłę chcemy mieć swoją kartę. I przyznam, że to
to jest bardzo niedobra sytuacja, właśnie sprawdzona przeze mnie w praktyce i do niej chciałabym nawiązać. Na Dolnym Śląsku, kiedyś w jednym z miasteczek Dolnego Śląska, tam było zwiedzanie zamku, ja tam pojechałam z seniorką i miałyśmy kartę, tak? Miałyśmy kartę ogólnopolską. I co się okazało? Że nie chciano jej tam honorować, ponieważ nie było karty dolnośląskiej. No i jakby sprawa była jakby dalej kontynuowana przeze mnie, no ale dlaczego? No nikt nie chciał zastawić, nawet dosyć nieprzyjemnie jakby to się odbyło, tylko jeśli będzie nasza tutejsza. No ale przecież wy chcecie, żeby zwiedzali wasze miejsca, wasze miejscowości ludzie z całego kraju, a nie z Dolnego Śląska, że to nielogiczne. To jest w ogóle absurdalna sytuacja z punktu widzenia ekonomicznego. Wiadomym jest, że jeżeli firma jest rentowna, to chyba lepiej jest, jeśli ona jest promowana ogólnopolsko czy międzynarodowo, tak, a nie zamykamy się wewnątrz siebie, mówimy nie, nas interesują tylko seniorzy z Dolnego Śląska. Przepraszam, a senior z Krakowa czy Warszawy jest gorszy? Szczególnie, że zwiedzał raczej będzie ten obcy to senior, po pierwsze, tak a potem on przywozi pieniądze, a te pieniądze karmią region. Region potrzebuje turystów, a senior jest atrakcyjnym turystą. W związku z tym takie lokalne ego i patrzenie na to obce jako na gorsze jest no, wbrew interesowi i seniora, który nie jest motywowany do podróżowania, do aktywizacji, do mobilności, jest wbrew interesowi ekonomicznego firmy, ponieważ nie promuje się ta firma poza województwem. Dokładnie, jeszcze przyznam, że miałam jeszcze inny taki przypadek, kiedy zapytałam o to, czy jest honorowana karta, odpowiedziano mi, to też obiekt kultury, że nie, w ogóle znaczy nie wiedzieli, co to jest. Kiedy pokazałam tę kartę, wytłumaczyłam, o co chodzi, tak w jakichś takich tam mniejszych lub większych szczegółach, to zniżka została przyznana. Dobrze, to my przyznamy, ale nie wiedzieliśmy, co to karta. Więc to jest trochę absurdalna sytuacja, ale pokazująca, że trzeba edukować i trzeba o tym mówić. Więc dlatego tak, jakby to wspomniałam. Ale teraz chciałabym koniecznie tej karcie międzynarodowej. Bo to jest bardzo ciekawe. Czy to należy rozumieć tak, że nasz senior jedzie za granicę, pokazuje naszą kartę, nawet ogólnopolską kartę seniora i wówczas dostaje tam jakiś rabat, zniżkę, czy też jak przyjeżdża senior, nie wiem, z Turcji do Polski, odwracamy tę dosyć oczywistą tą sytuację, że to Polacy tam jeżdżą, albo skądkolwiek, no nie wiem, z Litwy niech przyjedzie i będzie miał wtedy u nas tutaj jakieś tak, zniżki. Naszym marzeniem jest, aby nasz krajowy senior mógł z tą ogólnopolską lub międzynarodową International Senior Card za parę lat pojechać do Wieliczki, do Nałęczowa, ale do Londynu, do Wenecji, do Lwowa i uzyskać zniżkę. A sprawdzał pan, czy to już teraz ma zastosowanie? Oczywiście, że nie ma, bo jeszcze... Ale są miejsca, w których ma. Mogę powiedzieć pozytywną informację? No jest tych firm, powiedzmy, kilkaset za granicą, ale to nie jest ta skala, której chcemy. My zaczynamy ten Kiedyś program. Kiedyś byłam z seniorem na takiej wyspie greckiej Mykonos. Wejście całego tego kompleksu zabytkowego i uznano polską kartę. Pięknie. Chciałam, żeby tak bardzo pozytywnie to zabrzmiało i żeby ta tak, informacja też poszła, że takie możliwości są. Ale jeszcze takie może moje pytanie. To, przepraszam, jeszcze jedno. I to, co pani redaktor zapytała, to będzie też promocja dla polskich firm za granicą. Dokładnie. Bo Turek, mamy partnera akurat w Ankarze, który otrzyma międzynarodową kartę seniora, będzie wiedział, że będzie mógł z niej skorzystać w Wieliczce, w Busku czy w Nałęczowie. Pomyśl, przyjadę do tej Wieliczki, będę miał nie dość, że tanio, to jeszcze trochę taniej. No właśnie. Trochę na tej zasadzie. No dobrze, a teraz jak jest, bo wydaje mi się, że szczególnym zainteresowaniem powinny się cieszyć, jeśli chodzi o seniorów, sanatoria, jakieś takie właśnie placówki wypoczynkowe o takim charakterze. Czasami to jest taki spa z elementami sanatorium różnie. Czy one też honorują karty? Tak. Myśmy w ogóle zaczęli tą kampanię Ogólnopolska Karta Seniora z nastawieniem na przede wszystkim firmy prozdrowotne i pierwszymi firmami były uzdrowiska. Mhm. Obecnie to jest uzdrowisko Ciechocinek, Busko, Nałęczów, Szczawnica, Cieplice, Iwonicz, w zasadzie Kołobrzeg, Konstancin, Wieniec-Zdrój. W związku z tym te najważniejsze uzdrowiska były pierwsze. Dlatego, bo jesteśmy zwolennikami profilaktyki. Ile jest zniżki w takim uzdrowisku? To zależy od 10 do 20%. Aha. Też zależy, na przykład w Nałęczów prowadził, to zależy od wieku. W związku z tym jest procent od każdego roku. No ciekawe są formy.
informujemy, je kontrolujemy i potem promujemy i potem monitorujemy, ile seniorów skorzystało, jakie zniżki są, czy są zadowoleni. Rozumiem, że też na przykład teatry, tak? Bilety do teatru, do kin. Teatry, filharmonie, baseny, kina, jak najbardziej przekonujemy. Zachęcamy wszystkie firmy, które mają kontakt z seniorem, promujcie się, to jest po pierwsze wśród seniorów, ale po drugie aktywizujcie ich, bo to jest nasz wspólny interes. No i tu muszę coś dodać niestety niedobrego, bo znam kilka takich miejsc i myślę, że pan też zna i może warto się tym zainteresować tak bliżej, dlaczego tak się dzieje, w których są zniżki i ulgi, ale dla na przykład dzieci, a dla seniorów nie ma. I jeśli jest to miejsce, w którym są rozmaite, że tak powiem, prozdrowotne wody, nie wiem, bicze wodne i takie inne tego typu rzeczy, to myślę, że to jest błąd, bo w niektórych miejscach tego rodzaju nawet dzieci nie powinny ze względów zdrowotnych wchodzić i korzystać z tego. Natomiast senior zdecydowanie tak. Oczywiście, no my walczymy. Polskie Góry to tak, jest dyskryminacją seniorów na wielu polach, będąc w radach czy dostępności, czy w Radzie do Spraw Polityki Senioralnej przy pani minister Marzeniokle-Drewnowicz, czy Radzie Organizacji Pacjenckich. Walczymy z dyskryminacją. No i to jest typowy przykład na dyskryminację i na pewno nie można na to pozwalać. I musimy pamiętać, że musimy edukować wszystkich nas, wszystkie branże, wszystkich decydentów, że aktywizacja i wydłużenie okresu sprawności seniora jest naszym wspólnym interesem. Dlaczego? Bo jeżeli senior nie jest aktywny, to przedwcześnie ulegnie kosztownej dla nas wszystkich niepełnosprawności. I to jest koszt dla państwa, koszt dla podatnika, bo państwo to podatnice, a z drugiej strony może być to dobry biznes dla przedsiębiorcy. Także zachęcamy raz jeszcze, pewnie jeszcze do karty kiedyś wrócimy, bo to bardzo ciekawy wątek. Dzisiaj uprzejmie dziękuję. Łukasz Salwarowski, prezes Stowarzyszenia Manko i Głos Seniora, był naszym gościem. Dziękuję.